Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na danie bezmięsne, bardzo sycące, a mianowicie piersi z dorsza w mleczku kokosowym. Jest to potrawa bardzo sycąca i dość szybko się robi. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i zapraszam Was do oglądania. Do tej potrawy będziemy potrzebować dwie duże cukinie lub trzy mniejsze, dwie marchewki. To też jest opcjonalne, jeżeli nie lubicie marchewek, no to nie. Dwa ząbki czosnku, dwa duże filety z dorsza, jeżeli nie są takie bardzo duże i mięsiste, to trzy. Ja akurat dzisiaj dodaję właśnie trzy. Możecie zauważyć, wcześniej je umyłam, już je osuszyłam. Pomidorki sherry, jedna cebula, mogą być dwie, trzy cebule, to już zależy od Waszych preferencji. Mleczko kokosowe, ja wybieram takie mleczko kokosowe z dużą ilością kokosu, więc ona jest tak naprawdę bardzo zbite. Ścieram marchewkę na dużych oczkach na tarce. Czosnek kroję w takie paseczki. Startą marchewkę wraz z pokrojonym czosnkiem i cebulą posmażam na patelni. Dodaję gdzieś tak niecałą łyżkę oleju. Cukinię kroję, przekrojam ją na pół i kroję ją właśnie w takie plasterki. Pomidorki szare myję oczywiście i przekrajam na pół, tak żeby podczas pieczenia wydzielały swoje soki. Ale nie dodaję ich zbyt dużo, bo tu chodzi tylko o jakąś taką nutę smakową. W czasie smażenia dodałam jeszcze w międzyczasie sól, pieprz, możecie dodać też jakieś zioła, to już wszystko jest opcjonalne, co chcecie. Możecie też, nie wiem, dodać jakieś curry czy coś takiego. Natomiast ja akurat lubię to w takiej formie. Tutaj po 3 minutach do cukinii, marchewki i cebuli dolałam trochę wody, więc mi się tak trochę poddusiło, można powiedzieć, bo ja też nie daję za dużo oleju. Nakładam tą drugą warstwę, teraz gdzie niegdzie wykładam pomidorki sherry, tylko żeby właśnie wyglądało to w miarę ładnie i smacznie, oczywiście, żeby te nuty smakowe się wydzielały tego pomidorka. Ostatni etap to mleczko kokosowe. Oczywiście radzę Wam umyć puszkę przed podaniem. Ja zawsze tak robię i wykładam. Moje jest bardzo, bardzo zbite, bo ja wybieram właśnie te, które mają 70% ponad. Przykrywamy folią i wsadzamy do bardzo rozgrzanego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 200-220 stopni, od zależy jaki ma się piekarnik, przez godzinę. Ja po 35-40 minutach zdejmuję folię i to się po prostu dopieka, tak jak widzicie. To jest oczywiście według Waszych preferencji, możecie sobie bardziej to dopiec lub mniej, to już zależy tylko od Was. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, dajcie znać, kciukując film w górę lub w komentarzach. A jeżeli macie ochotę, to zachęcam Was tradycyjnie do tego, żebyście zrobili potrawę i zamieścili zdjęcie na Instagramie i oznaczyli na nim mnie lub napisali hashtag, nie wiem, dorsz w mleczku kokosowym czy dorsz według Miss PK Project, wtedy będę mogła łatwiej znaleźć Wasze zdjęcie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.